Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 2 sierpnia. Wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguriego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szwajcaria. Niemiecki pisarz pan Martin Mosebach udzielił wywiadu dziennikowi Neue Zürcher Zeitung. Poruszył w nim kwestię stosunku katolika do papiestwa. Według pana Mosebacha, jeżeli pojawiają się problemy, papieża można i należy krytykować. A problem w przypadku obecnego papieża polega na tym, że nie chce on bronić ortodoksji. Jak powiedział pisarz, rolą papieża jest troszczyć się o zachowanie prawowierności. Jest on ostatnią instancją i musi bronić 2000-letniej tradycji przeciwko każdorazowej współczesności. Papież Franciszek nie chce przyjąć tej roli. To dla niego ciężar, a nie wypróbowana gwarancja przetrwania Kościoła. Nie odmawiam mu przecież bycia papieżem. Krytykuję go jednak w tym, w czym nie chce być papieżem. Pisarz zwrócił też uwagę na pewną sprzeczność w działaniu Franciszka. Dał biskupom władzę zakazywania mszy trydenckiej, ale władzę zezwalania na nią zarezerwował już sobie, gdy tymczasem w wielu innych aspektach życia Kościoła decentralizacja postępuje bardzo szeroko. Francja. Pani poseł Sandrine Rousseau z Partii Zielonych znalazła przyczynę pożarów w Grecji. Jak napisała na Twitterze, spożycie mięsa jest jedną z przyczyn tego, co dzieje się w Algierii, Hiszpanii, Grecji, Chinach, Arizonie i wszędzie indziej. Robienie sobie zdjęcia z uśmiechem i kawałkiem mięsa to dziś plucie w twarz tym, którzy uciekają, płoną, umierają z gorąca. To nie pierwszy raz, gdy pani, jak sama o sobie mówi, ekofeministka, wygłasza osobliwe teorie na temat nielubianych przez siebie preferencji żywieniowych. W zeszłym roku stwierdziła na przykład, że zjedzenie steka z grilla jest symbolem męskości. Czy rozumiesz, mój drogi słuchaczu, że żyjemy w czasach, w których ona nazwanie czegoś symbolem męskości uważa za najcięższą obelgę? Pozostaje zapytać postępową panią Sandrine, symbolem czego byłoby jedzenie syntetycznych, sojowych wyrobów, mięso imitujących. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguriego. Urodził się on 27 września 1696 roku w Marinelli pod Neapolem. W wieku 12 lat rozpoczął studia prawnicze, a 5 lat później, jako 17-latek, otrzymał stopień doktora. Po kilkunastu latach pracy w zawodzie prawnika, Alfons zdecydował się na poświęcenie swojego życia Bogu. W roku 1727, mając 31 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Zasłynął jako duszpasterz młodzieży i znakomity kaznodzieja. Widząc religijne zaniedbanie ludu, postanowił założyć zgromadzenie, które poświęci się pracy wśród najbardziej opuszczonych duchowo. W ten sposób 9 listopada 1732 roku powstało Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptoryści. W wieku 66 lat Alfons został biskupem. Sypiał mało, pościł dużo, biczował się aż do krwi. Sprzedał wyposażenie biskupiego pałacu, by wykarmić głodnych. Zmarł po wielu cierpieniach. 1 sierpnia 1787 roku, w wieku 91 lat. Został beatyfikowany przez papieża Piusa VII w roku 1816 i kanonizowany przez Grzegorza XVI w roku 1839. Doktorem Kościoła ogłosił go papież Pius IX w roku 1871. Święty Alfons Maria Liguori pozostawił po sobie wiele dzieł, z czego najbardziej znany jest podręcznik do teologii moralnej. Jest patronem spowiedników. Hiszpania. Biskup Demetrio Fernandez z Kordoby w swoim liście pasterskim napisał, że Światowe Dni Młodzieży, które właśnie trwają w Portugalii, to spotkanie dające cenny impuls ewangelizacyjny, a młodzież w nich uczestnicząca nie potrzebuje jointów, prezerwatyw ani alkoholu, aby przeżyć niezapomnianą radość. Jak stwierdził,
Młodym ludziom bardzo dobrze robi to, że widzą Kościół powszechny, młody, dynamiczny, przeżywają te dni komunii i spotykają się z innymi młodymi ludźmi z całego świata. Dużo dobrego im daje śpiew, taniec, adoracja Pana, spowiedź, udział w Eucharystii. To znaczy, że dobrze się bawią właśnie dlatego, że są chrześcijanami. Biskup Fernandez chyba odrobinę za bardzo sprowadza wszystko do dobrej zabawy. Śpiew i taniec miesza z sakramentami. Nie wiem, czy ukazywanie ofiary mszy świętej jako alternatywy dla narkotyków i prezerwatyw jest doskonałym pomysłem. Wygląda więc na to, że na Światowych Dniach Młodzieży młodzież, w tym liczna z Polski, nie tylko będzie indoktrynowana na temat agendy ONZ 2030, nie tylko będzie miała okazję wysłuchać wypowiedzi ojca Jamesa Martina, tęczowego jezuity, ale również sporo sobie pośpiewa i potańczy. Wielka Brytania. 44-letnia pani Carla Foster została skazana na 14 miesięcy więzienia za zamordowanie swojego dziecka przy pomocy środków poronnych. Brytyjskie prawo uznaje aborcję farmakologiczną za dzieciobójstwo. O tym wyroku mogłeś, mój drogi słuchaczu, słyszeć w Sprawkach Okiem Katolika rano 22 czerwca. Dziś okazuje się, że morderczyni nie odbędzie swojej kary. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny. Jak argumentowali sędziowie, w tej sprawie potrzebne było raczej współczucie niż kara. Cała sprawa jest teraz wykorzystywana przez kręgi proaborcyjne do agitacji na rzecz poszerzenia prawa do zabijania dzieci po 24 tygodniu ciąży. Z tej decyzji sądu apelacyjnego cieszy się katolicki biskup pomocniczy Westminsteru, John Sherrington, który w konferencji Episkopatu Anglii i Walii odpowiada za sprawy związane z ochroną życia. Jak powiedział, w tej sprawie z radością przyjmuję decyzję sądu, by okazać litość i współczucie, pozwalając, by Carla Foster wróciła do swoich dzieci i by jej życie rodzinne mogło być kontynuowane. Syria. Syryjscy biskupi wzywają do zniesienia międzynarodowych sankcji nałożonych na ich ojczyznę. Według hierarchów pogłębiają one biedę, pozbawiają potrzebujących dostępu do leków i uderzają w zwykłych ludzi, w tym chrześcijan. Apel w tej sprawie przekazał podczas spotkania z przedstawicielem rządu Włoch, arcybiskup Jacques Murad. Przed laty był on więźniem wspieranych przez Zachód islamskich terrorystów. Grozili mu obcięciem głowy, jeżeli nie wyrzeknie się katolicyzmu, a następnie zostawili go na pustyni. W tym czasie bez przerwy się modlił, przede wszystkim na różańcu. Po 84 dniach został w cudowny sposób odnaleziony. Arcybiskup Murad wyznał w rozmowie z Radiem Watykańskim: ja i księża, którzy mieszkamy w naszym biskupstwie, całą zimę nie mogliśmy się ogrzać. Nie mieliśmy paliwa do ogrzewania. Nie możemy nawet wziąć prysznica raz w tygodniu. Polska. Prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, podpisał deklarację w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi, zawierającą tzw. roboczą definicję antysemityzmu. Miasto ma przesłać dokument do wszystkich podległych sobie instytucji i jednostek. Planuje też specjalne warsztaty skierowane do pracowników, organizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak brzmi owa robocza definicja, opracowana w roku 2016 przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście? Antysemityzm to według niej określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami. Jak widać, ta robocza definicja jest bardzo robocza. Pod pojęciem określonego postrzegania Żydów może kryć się wszystko. Równie ciekawe jest to, że antysemityzm może być skierowany przeciwko osobom, które nie są Żydami. Jeżeli cokolwiek z tego, mój drogi słuchaczu, wydaje ci się niezrozumiałe, trudno o bardziej wyraźny sygnał, że jesteś jeszcze za mało woke, czyli przebudzony. Ponownie Polska. Organizacja Polska Katolicka, nie laicka, apeluje o odwołanie metalowego festiwalu Summer Dying Loud, hałas letniego umierania, który ma odbyć się od 7 do 9 września w Aleksandrowie Łódzkim. W zamieszczonej w internecie petycji do burmistrza miasta, przywołując wzrastającą liczbę samobójstw wśród dzieci, działacze wzywają: po co pogłębiać ten stan depresyjną, mroczną i satanistyczną muzyką? Nie godzimy się na to, by bluźnierstwo i satanizm stały się częścią naszej kultury. Zwracają także uwagę na to, że zespoły używają okultystycznej, satanistycznej i antykatolickiej symboliki.
Petycję, którą poparło już 7 tysięcy osób, można podpisać na stronie www.polskakatolicka.org. Do czego w imieniu całego zespołu Sprawek Okiem Katolika serdecznie Cię, mój drogi słuchaczu, zachęcam. www.polskakatolicka.org. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o grze w szachy z diabłem. Szatan rozgrywa partię szachów o Twoją duszę. Po Twojej stronie figurki białe, na które idą czarne figury diabła. Jego główna figura przedstawia jego samego, depczącego krzyż, co obrazuje utratę przez Ciebie wiary. Jest to główny cel jego gry i tak właśnie rozumie zwycięstwo. Wysyła na Ciebie swoje pozostałe figury. Pierwszą jest hetman, czyli pycha. Celem diabła jest wzrost Twojej pychy. Dąży do tego przede wszystkim przez mącenie Ci w głowie, byś nie rozumiał, czym w ogóle pycha jest. Czy wynosisz się nad innych? Czy uważasz za największą porażkę świata? W obu tych przypadkach koncentrujesz się na sobie. Oglądasz świat przez pryzmat siebie. Przypisujesz sobie większą wagę, niż masz naprawdę. Naprzeciw czarnym figurom diabła idą Twoje figury białe. Hetmanem jest pokora. Pokora, czyli prawda o Tobie. Jesteś zwyczajny. Ani najważniejszy, ani najmniej ważny. Ani święty, ani największy grzesznik w historii. Zwyczajny. I masz jedną duszę, o której przyszłość w wieczności toczy się ta partia szachów. Najważniejszą Twoją figurą na szachownicy jest Twoja wiara. Biała figura krzyża, pod którym klęczy Twoja postać. Ostatecznym celem diabła jest Twoja utrata wiary. To jest szachmat, do którego dąży. W tym celu używa wszystkich swoich czarnych figur, którymi obok pychy są zmysłowość i niewstrzemięźliwość. Z drugiej strony szachownicy próbuje zaskoczyć Cię gambitem Twojego gniewu i lenistwa. Naprzeciw są Twoje figury białe. Czystość, umiarkowanie, wdzięczność, która blokuje czarną figurę zazdrości. Gdzie rozgrywa się ta partia? Szachownica rozłożona jest nad Twoim grobem. Ponieważ uwzględniwszy, jak krótką chwilką jest nasze życie, każdego dnia w zasadzie jesteśmy nad grobem. Stawka jest olbrzymia. Od wyniku zależy to, gdzie spędzisz wieczność. Nie wolno poddać się w tej partii, choć inteligencja przeciwnika przerasta Twoją nieskończenie. Gdzie szukać podpowiedzi na temat ruchów Twoich figur? W całej doktrynie katolickiej. Czy to wystarczy, by pokonać tego nieziemsko-inteligentnego adwersarza? Nie. Ale partii tej przygląda się Najświętsza Maria Panna, gotowa dodawać Ci rozeznania właściwych ruchów, jeśli tylko będziesz się pytał. Razem z Niepokalaną partię tę obserwują Twój Anioł Stróż, Twoi święci patroni i cały Kościół Triumfujący. Wszyscy, którzy kiedykolwiek dostali się do nieba, obserwują tę Twoją partię szachów. Jest nowy dzień. Siadasz do szachownicy. Przeciwnik jest mocny i zawzięty. Zbija Twoje figury i cieszy się na zwycięstwo. Lecz cóż to? Choć zasady tej gry, które on zna, temu przeczą, Twoje zbite figury znowu pojawiają się na szachownicy. Niewinność. Czystość. Jak to możliwe? Masz sakramenty. Masz spowiedź świętą. Masz mszę. Bez tego byłaby to partia błyskawiczna, a szatan zmiódłby z planszy wszystkie Twoje figury. Ale nie tak szybko. Za Tobą stoi Twój Zbawiciel, Pan Jezus. Bez pomocy nadprzyrodzonej, o własnych siłach, o własnym rozumku, nie masz w tej partii żadnych szans. Ale bez Twojej pełnej determinacji, aby użyć wszystkich Twoich sił i w pełni swojego rozumu, użyć wszystkich Twoich zdolności, wątłych, ale zawsze, również tej partii nie wygrasz. Zegar szachowy tyka. Idź do spowiedzi. Słuchaj mszy świętej tradycyjnej. Katechizuj sam siebie. Módl się. Oddawaj i powierzaj Niepokalanej. Używaj białej figury pobożności. Nie trać figury nadziei, bo na tę szatan czyha bardzo łakomie. Ta partia musi być wygrana. Chodzi o Twoją duszę w wieczności. Mój drogi słuchaczu, odwagi i powodzenia. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Alfonsie Mario Liguori,
módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.